Dzień dobry, dzisiaj jest moje trzecie podejście w nagrywaniu tego filmu, bo próbowałam go już nagrać przedwczoraj, próbowałam go nagrać wczoraj i nagrywam go dzisiaj. Słuchajcie, ostatnie dni są dla mnie jakieś, nie wiem, po prostu nie do przeskoczenia. Ta pogoda na zewnątrz sprawia, że ja nie jestem w stanie nic robić. Nie chcę zwalać na pogodę, ale naprawdę jest tak ciemno. Nie ma ani skrawka słońca. Jakoś jest tak po prostu, no nie wiem, mokro strasznie na zewnątrz. I to jest moje usprawiedliwienie. Naprawdę nie mogę się ogarnąć ostatnio i zmotywować do czegokolwiek. I tak jak mówię, nagrywałam przez ostatnie dwa dni ten foodbook, ale po prostu moja kreatywność ostatnio leży totalnie. Jadłam po prostu same dziwne rzeczy, na przykład wczoraj na kolację zjadłam popcorn. Nie ma w tym nic złego, oczywiście. Ja nie uważam, że to jest coś złego. Od czasu do czasu każdy może sobie zjeść popcorn na kolację. Ale po prostu zastanawiam się zawsze, czy chcę pokazywać coś takiego na moich filmach, czy jest to jakby cokolwiek wnoszące do życia innych. Jestem też trochę zrażona, jeżeli chodzi o nagrywanie foodbooków, bo mam wrażenie, że ludzie trochę biorą je za bardzo na poważnie. I raz pewna osoba na YouTubie nagrała o mnie filmik, gdzie komentowała moją dietę. Chociaż uważam, że jest to za dużo powiedziane, dieta. No w każdym razie komentowała po prostu jeden z moich filmików, w którym pokazywałam przepisy i akurat tak się zdarzyło, że ten filmik nie był jednym z tych bardziej kreatywnych, tylko właśnie jadłam tam naprawdę jakieś dziwne rzeczy, takie mega nudne i dość niezdrowe też można powiedzieć, bo pokazałam na przykład, że jem na kolację do filmu chrupki czy coś takiego, albo że jako przekąskę miałam płatki cornflakes. I czasami naprawdę jem w ten sposób, ale to nie jest codziennie. No ale nie chcę, żeby ktoś na przykład inspirował się taką dietą i jadł w ten sposób codziennie, bo wiem, że nie jest to zdrowe i nie jest to dobrze zbilansowana dieta. I tamten filmik tej osoby, może nie to, że mnie jakoś bardzo dotknął i jakoś, nie wiem, że mi się zrobiło przykro, ale po prostu się poczułam trochę niesprawiedliwie oceniona. Ja wiem, że ta dziewczyna na pewno nie miała złych intencji, ale po prostu komentarze niektóre były bardzo przykre, które czytałam. Bo ja też, wiecie, nie jestem żadną specjalistką i ja nigdzie w żadnym filmie nigdy nie mówiłam, że to jest dieta, za którą musicie podążać, będziecie się czuć najlepiej na świecie i tak dalej. Ja po prostu pokazuję realistyczne dni tego, co jem. I czasami nie są to jakieś super zdrowe rzeczy i może ta dieta nie jest jakoś super dobrze zbilansowana każdego dnia. I ja jem bardzo intuicyjnie, po prostu to, co czuję, że potrzebuje mój organizm, no to to jem. I może powinnam zwracać większą uwagę właśnie na bilansowanie mojej diety, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, węglowodanów, coś tam, coś tam. Ja robię wszystko, żeby czuć się dobrze w taki sposób, w jaki jem. Staram się naprawdę dbać o moje jelita i w ogóle o takie samo poczucie i też bardzo kontroluję, jak się czuję po konkretnych rzeczach. Jeżeli się źle po czymś czuję, to tego nie jem. Jeżeli też widzę, że na przykład za dużo ostatnio jem słodyczy, to też zaczynam je ograniczać. Ale ja nie lubię sobie stawiać takich mocnych granic, że na przykład teraz muszę jeść tylko to, albo że dzisiaj już nie mogę zjeść tego, bo muszę dobić białko, więc teraz będę jadła tylko białkowe rzeczy, chociaż nie mam na nie ochoty na przykład. Może to są, słuchajcie, głupie tłumaczenia i może jak to w ogóle posłucham, co ja teraz się nagadałam, to stwierdzę, że to głupota i nie będę tego wrzucać. Ale w sumie chciałam, żebyście poznali moją opinię na ten temat, żebyście nie brali tych filmików aż tak bardzo na poważnie. Zastanawiam się naprawdę, ile osób, które to ogląda, tak bardzo zwracają uwagę na swoją dietę, że liczą po prostu każde białko, każde węglowodany i tak dalej, i tak dalej. Bo ja nie jestem aż takim dietowym frikiem, żeby aż tak bardzo to liczyć. Także potraktujcie moje filmy z jedzeniem jako inspirację. Ja się czuję dobrze po tym, co jem. Ja po prostu po tamtym filmie mam jakiś taki strach w sobie i lęk pokazywania właśnie, co jem tak dokładnie. Dlatego też nie pokazuję wam jakichś przekąsek w ciągu dnia. To jest logiczne, że czasami sobie zjem jeszcze, nie wiem, czekoladę albo coś takiego. Miejcie to na uwadze, że to, co wam pokazuję, to nie zawsze jest wszystko, co jem. Tak jeszcze z takich moich luźnych przemyśleń zauważyłam, że ja bardzo nie lubię filmów, które komentują inne filmy i w ogóle inne osoby w internecie. Jakby serio, rozumiem jeszcze, gdy ktoś naprawdę robi komuś krzywdę w internecie i wtedy można nagrać taki filmik, żeby nagłośnić sytuację, że to nie jest dobre, co ta osoba promuje i tak dalej, i tak dalej. Ale dajmy troszeczkę luzu sobie nawzajem. Serio. I w ogóle ten filmik, do którego nawiązałam, że komentuje mój sposób odżywiania się, to był już, nie wiem, w zeszłym roku albo jeszcze dawniej wstawiony na YouTube'a. Dobra, trochę ponarzekałam, a wracając do mojego śniadania, zrobiłam takie jajko smażone na pomidorach suszonych w oliwie. Naprawdę wyszło to mega dobre. Pierwszy raz robiłam coś takiego. Już robiłam kiedyś jajko smażone na pesto na pewno. Staram się tak właśnie eksperymentować trochę z jajkami. Uwielbiam jajka na śniadanie. No i to jajko smażone na tych pomidorach naprawdę fajne rozwiązanie, bo jakby wiecie, te pomidory, one są w tej zalewie z oliwy, więc
jest ten olej na patelni, na którym można usmażyć to jajko, ono się fajnie przypieka. Jedyny minus tego mojego dzisiejszego jajka to jest to, że ścięło mi się żółtko. Na pewno byłoby jeszcze lepsze, gdyby to żółtko pozostało płynne, no ale akurat mi pękło, jak dawałam je na patelnię, ale to nic, bo naprawdę wciąż jest mega dobre, już mi trochę wystygło od tego mojego gadania, także może dojem sobie to śniadanie na spokojnie. Przepiękny jest ten kubek, dostałam go od Magdy na urodziny, także pozdrawiam Madzie serdecznie. Słuchajcie, dostałam w ogóle cały zestaw naczyń tak naprawdę, bo dostałam jeszcze przepiękny talerz, przepiękny misko-talerz. Dostałam też jeszcze dwie takie piękne filiżanki, co najlepsze, dziewczyny się w ogóle nie zgadywały, a kupiły mi dokładnie taką samą. Więc idealnie, bo mam do zestawu, bardzo się cieszę z tego powodu. A no i dostałam jeszcze też taki gliniany talerzyk od Magdy, właśnie bardzo w podobnym stylu do tego kubeczka. Także jestem wyposażona w przepiękne naczynia, mam ochotę ciągle jeść i pić właśnie tylko z tych naczyń nowych. Także myślę, że na pewno będziecie mieli okazję je zobaczyć w tych moich jedzeniowych filmikach. Ostatnio moim takim nowym sposobem na robienie kawy to jest po prostu, że mieszam sobie dwa rodzaje mleka. Czyli daję mleko zwykłe, takie jakby wiecie, od krowy. I daję mleko roślinne, owsiane. Bo ja naprawdę lubię kawę z takim zwykłym mlekiem. Ona jest taka gęstsza, bardziej kremowa. Ale ja nie mogę zwykłego mleka, bo się bardzo źle po nim czuję. Więc stwierdziłam, że będę po prostu mieszać te dwa rodzaje. Jeżeli chodzi o moje plany na dzisiaj, to muszę ogarnąć jeszcze jedną rzecz na studia, bo mam jutro ostatni egzamin, jest to egzamin z angielskiego, więc muszę się trochę pouczyć, chociaż wiecie, no ja z angielskiego czuję się dość pewnie, nie stresuję się za bardzo. Jedyne, co mnie martwi, no to, że może być sporo gramatyki na tym egzaminie i to też nie jest problem, bo ogarniam tą gramatykę, ale po prostu wiecie, jak się nie używa na co dzień czegoś, no to wiadomo, że zapomina się z czasem w końcu te zasady dokładne, więc muszę sobie wszystko to po prostu odświeżyć i przypomnieć, porobię parę zadań, żeby tak czuć się pewniej. Poza tym przydałoby się, żebym napisała dzisiaj chociaż jeden albo dwa artykuły, bo słuchajcie, tutaj wam jeszcze o tym nie mówiłam, wspominałam na Instagramie, w sensie wstawiałam story. Biorę teraz czynny udział w bardzo fajnym projekcie, jakim jest portal SpaceMe, gdzie piszę właśnie artykuły, także zachęcam was do odwiedzenia tej strony. Portal ma też swoje social media, także wszystko wam podlinkuję w opisie, możecie sobie zajrzeć, jeżeli jesteście zainteresowani. Na portalu jest normalnie taka zakładka z moimi artykułami, także zachęcam was do przeczytania, bo naprawdę jestem z nich zadowolona. Moje dwa ulubione artykuły to są, zaraz wam powiem, aplikacje randkowe, czyli pułapka XXI wieku, a drugi artykuł, który wyszedł chyba wczoraj w ogóle, czyli dlaczego warto chodzić na randki. Uwielbiam takie tematy, uwielbiam rozmawiać o takich rzeczach, uwielbiam o nich pisać, więc tutaj mogę się troszeczkę wykazać. Mamy godzinę 14, skończyłam już swoje zajęcia, więc mam już totalnie wolne, już naprawdę mogę powiedzieć, że mam ferie, no jeszcze tylko za jutrzejszy egzamin. Będę się brała zarobienie zupy, bo znalazłam taki fajny przepis, którym się troszeczkę chcę zainspirować, na zupę z tortellini, ale w sumie to go bardzo zmodyfikuję, w sensie ten przepis, ale już trochę zgłodniałam, więc pokroiłam sobie jedno jabłko i zjem sobie teraz w międzyczasie, jak będę szykować po prostu składniki na tą zupę, no bo też wiadomo, zanim ta zupa mi się ugotuje, to trochę minie. Thank you.
No nieskromnie muszę przyznać, że jestem bardzo dumna z tej zupy. Pod koniec trochę w nią zwątpiłam, bo kurczę, ja mam zawsze właśnie problem z tym końcowym momentem, czyli takim przyprawieniem, że zawsze mi czegoś brakuje w tej zupie i ciężko mi zawsze wykryć czego. I dzisiaj udało mi się właśnie znaleźć idealny składnik, który mi tak dopełnił tą zupę, te wszystkie smaki, aż mi po prostu ślinka już cieknie na myśl o zjedzeniu tej zupy. I tym magicznym składnikiem były płatki drożdżowe, bo one nadały takiej głębi smaku i takiego serowego trochę posmaku. Dzięki temu też ta zupa troszeczkę bardziej się zrobiła gęsta, tak zmętniała. I na tym bardzo mi zależało, więc też na początku trochę żałowałam, że za dużo może wody dałam i ona jest za rzadka, za wodnista. Płatki drożdżowe to jest taki składnik, którego nie używam codziennie, ale czasami po prostu jest właśnie taką wisienką na torcie w przepisach, także warto go mieć w swojej kuchni. Coś niesamowitego, naprawdę. Wow. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej zupy. Totalnie na coś takiego miałam dzisiaj ochotę. Bardzo kremowa, dzięki temu, że dałam mleczko kokosowe. Jest pełna smaku, taka bardzo intensywna, chociaż w sumie nie ma tutaj aż tak dużo przypraw. Najwięcej smaku daje tutaj to mleczko kokosowe w połączeniu z koncentratem pomidorowym i z tymi pomidorami z puszki. Ciężko jest mi opisać ten smak, ale na przykład bardzo często robię też takie curry, gdzie również bazą jest właśnie koncentrat pomidorowy i mleczko kokosowe. Uwielbiam to połączenie, naprawdę. Trochę taka tajska zupa, ale z tortellini, czyli jest element trochę włoskiej kuchni. Dodałam też tutaj curry właśnie, żeby przemycić trochę tego smaku takiego z mojego ulubionego curry. Też wydaje mi się, że dość istotny jest tutaj sos sojowy, bo zanim go dodałam, ta zupa była po prostu słona, ale nie taka głęboka. Boka w smaku, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę dawno nie byłam tak dumna z przepisu, który wymyśliłam. Jedna z lepszych zup, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Ugotowałyśmy sobie z mamą pierogi, kupione wczoraj z serem. Przepyszne. Znaczy ja jeszcze nie jadłam, ale podobno przepyszne. I zjemy oczywiście ze śmietaną na słodko. Widzicie to? Widzicie? Wygląda to może nie za apetycznie, ale zapewniam, że na pewno będzie pyszne. Uwaga. Szynałem dzisiaj twarogu. Bo zaraz będę robić plecki twarogowe, bo mamy twaróg, który jutro się zepsuje. Więc trzeba dzisiaj zrobić z nim plecki. Thank you.